Jeżeli chodzi o miniony tydzień i pracę szczecineckich funkcjonariuszy, zacznę może od tego, co dzieje się na drodze, bo rzeczywiście policyjne statystyki pokazują w liczbach, że to natężenie ruchu jest widoczne nawet gołym okiem. Po czym policjanci to widzą? Po ilości zdarzeń. Na szczęście nie odnotowaliśmy żadnego wypadku w minionym tygodniu, ale każdego dnia odnotowujemy kolizje lub szkody parkingowe. Główną przyczyną kolizji ciągle jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. No i oczywiście ta nasza nieostrożność podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z miejsc parkingowych bardzo często skutkuje przerysowaniem powłoki lakierniczej, o czym właściciele pojazdów nam zgłaszają. Jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierujących, nie byłoby tygodnia, żeby nie zaistnieli w policyjnych statystykach. Tym razem z ruchu drogowego policjanci wyeliminowali 3 kierowców, to każdy z nich to mężczyzna, a rekordzista to 39-latek, który został zatrzymany przez ruch drogowy na terenie Barwic. Mężczyzna w chwili badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu miał prawie 1,5 promila. Musi się teraz liczyć z surowymi konsekwencjami. Grozi mu zarzut zagrożony karą do 2 lat pozbawienia wolności i oczywiście utrata prawa jazdy. Myślę, że o dużym pechu mógł również powiedzieć inny kierujący, który pojazdem Renault poruszał się po Bornym Sulinowie. Policjanci zatrzymali go do kontroli, ponieważ w pojeździe przebywały jeszcze 3 osoby, a żadna z osób nie miała na sobie maseczki ochronnej. Pamiętajmy, że obowiązek noszenia maseczek nadal nas obowiązuje w miejscach publicznych. Jest tylko kilka przypadków, które nas z tego obowiązku zwalnia. I szanowni państwo, maseczka założona na brodę lub na usta tak naprawdę nas nie chroni, a często jest również pretekstem do tego, żeby policjanci podjęli interwencję. I rzeczywiście brak maseczki był również powodem interwencji policjantów z Komisariatu Policji w Bornym Sulinowie. Pojazd po zatrzymaniu przeszedł szczegółową kontrolę. Okazało się, że 37-letni kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjanci również sprawdzili pojazd, który nie posiadał aktualnych badań technicznych, a kiedy funkcjonariusze sprawdzili wyposażenie wymagane w pojeździe, zainteresowali się posiadaną przez kierującego kawą i kosmetykami w bagażniku. 5 kg kawy w ziarnach wzbudziło niepokój policjantów, ponieważ żaden z uczestników tej podróży nie potrafił wyjaśnić, w jakich okolicznościach została ona nabyta. Policjanci w wyniku dalszych czynności ustalili, że przedmioty te pochodzą z kradzieży w jednym ze sklepów na terenie Bornego Sulinowa. Co więcej, 18-latek, który poruszał się pojazdem, przyznał się również do innej kradzieży. W wyniku jego przestępczej działalności straty sklepu zostały oszacowane na kwotę 600 zł, w związku z czym mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi mu teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz tych zarzutów wszyscy uczestnicy otrzymali również mandaty karne za brak wymaganych maseczek ochronnych. Mamy czasami wrażenie, że nasze społeczeństwo myśli, że właśnie w dobie panującej pandemii i walki z koronawirusem policjanci ukierunkowali swoje działania tylko na te zadania. Niemniej jednak pamiętajmy, że my ciągle zatrzymujemy pojazdy, zatrzymujemy przestępców, prowadzimy policyjne dochodzenia. Myślę, że o tych zadaniach zapomniał 20-latek, który został na terenie naszego miasta zatrzymany, ponieważ policjanci posiadali wiedzę, że może być on w posiadaniu znacznej ilości narkotyków. W miejscu zamieszkania młodego mężczyzny policjanci razem zabezpieczyli 130 gramów białego proszku, który po przebadaniu okazał się amfetaminą. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił postawić mundurowym zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Dzień dobry, witam Państwa. W minionym tygodniu likwidowaliśmy 12 zdarzeń, 4 pożary i 8 miejscowych zagrożeń. 4. Pomoc w otwarciu mieszkania Zespołu Ratownictwa Medycznego i Policji Szczecinek, ulica Kopernika. 6. 5 zdarzeń, 1. pożar Trzciny, miejscowość Parsencko, pożar trawy na nieużytkach, miejscowość Trzemienko. Monitorowanie składu powietrza w Szczecinku, ulica Mirosławskiego. Usunięcie konarów blokujących drogę, miejscowość Juchowo i kolizja samochodu dostawczego ze zwierzyną leśną, miejscowość Biały Dwór. 7. Usunięcie zwisającego tynku w Szczecinku na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 8. 2 zdarzenia, 1. pożar samochodu osobowego Szczecinek, ulica Słupska i pomoc w otwarciu mieszkania Zespołu Ratownictwa Medycznego i Policji Radusz. 9. Usunięcie roju pszczół Szczecinek, ulica Kwiatowa. 10. Pożar sadzy w przewodzie kominowym, miejscowość Grzmiąca i udzielanie pomocy przedmedycznej do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego w Szczecinku, ulica Armii Krajowej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Pamiętamy, że od dłuższego czasu obowiązują obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, więc Straż Miejska w większym zakresie niż do tej pory wykonuje wspólne patrole z policją, natomiast w momencie, kiedy wykonujemy je, nawet sami realizujemy zadania policji. Pomimo tego w ostatnim tygodniu strażnicy podjęli 84 interwencje. Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 22 zdarzenia, natomiast mieszkańcy Szczecinka zgłosili do dyżurnych Straży Miejskiej 48 interwencji. W tym czasie 3 osoby zostały doprowadzone do miejsc zamieszkania, 2 osoby przekazano policji. 5 maja zajmowaliśmy się m.in. rozłożeniem pomocy żywnościowej dla osób poddanych kwarantannie. 6 maja 8:50 zgłoszenie o mężczyźnie leżącym pomiędzy placem zabaw a budynkami socjalnymi. Na miejscu strażnicy zostali dobrze znanego nam bezdomnego, który leżał tam upojony alkoholem do nieprzytomności. Nie można było z nim nawiązać kontaktu, w związku z jego stanem na miejsce został wezwany zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala. 7 maja 8:30 asysta i pomoc przy zabezpieczeniu bezpieczeństwa podczas wykonywania prac przy budynku, na budynku przy ulicy Wyszyńskiego 26. Tam od budynku z wyższych pięter odpadały płaty tynku na chodnik, w związku z czym zaszła konieczność zabezpieczenia tego budynku. 7 maja kolejny raz rozwiezienie pomocy żywnościowej dla osób poddanych kwarantannie, a potrzebujących takiej pomocy. 7 maja 17 zgłoszenie, że na Jeziorze Leśnym znajduje się łabędź zaplątany w sieci rybackiej. Po przyjeździe patrolu i obejrzeniu sytuacji przez lornetkę okazało się, że łabędź ze sobą ciągnie boje od sieci. Na miejscu uruchomiono zarządcę tegoż jeziora, który przyjechał tam z pontonem, oraz pana, który z zamiłowania zajmuje się łabędziami w Szczecinku. Razem tego łabędzia przetransportowali na brzeg. Tam udało się go oswobodzić z sieci. Jak się okazało, że łabędź jest w pełni zdrowy i sprawny, wrócił z powrotem do jeziora. 8 maja 17:05 zgłoszenie o pogryzieniu przez psa poruszającego się samopas na miejscu. Strażnicy ustalili posesję, ustalili właściciela tegoż psa i zastosowali postępowanie w sprawie o wykroczenie. 9 maja 12:30 informacja o kradzieży dwóch hulajnóg przez dwóch chłopców. No, można powiedzieć w tej chwili, że doskonale nam znanych z wielu wcześniejszych wybryków z ich strony. Chłopcy ci dokonali kradzieży hulajnóg na ulicy Bartoszewskiego, natomiast zostali przez operatorów monitoringu namierzeni na
skateparku przy strefie aktywnego wypoczynku. Tam zostali ujęci i przekazani patrolowi policji. Kolejne zdarzenie z udziałem tych samych chłopców tego samego dnia około godziny 17:35. Tym razem sam operator monitoringu wizyjnego zauważył, jak podchodzą do rowerów stojących przy placu zabaw w strefie aktywnego wypoczynku, zabierają je. Następnie obaj zostali znowu ujęci i przekazani patrolowi policji. Także to były takie zdarzenia, o których chciałbym powiedzieć. Apeluję o zwracanie uwagi na rzeczy, które pozostawiamy już nie tylko na rynku, ale również w innych sytuacjach, kiedy dzieci idą się bawić na plac zabaw, gdzie je prowadzimy. Warto zwrócić uwagę nie tylko na torebki, które ze sobą mamy, ale również na rzeczy pozostawione przez dzieci, ponieważ okazja czyni złodzieja. Dziękuję bardzo.